Załoga Petrela bada wrak, który może być legendarnym japońskim pancernikiem Fuso. Nie spoczywa głęboko, ale silne prądy utrudniają manewrowanie robotem. Podskakuje. 183 metry pod powierzchnią ledwo widać zniszczony kadłub. Trochę dalej. To chyba wał i śruba napędowa. To ster? To na pewno wielki okręt zatopiony w walce. Wielka dziura. Po torpedzie. Raporty z bitwy w Zatoce Leyte opisują, jak amerykańskie torpedy zatopiły Fuso. Trafiły w rufę. Jeśli uda się porównać zniszczenia z opisem trafień, będzie można ustalić, czy to Fuso. Spójrzcie na to. Zniszczenia kadłuba takie jak w raportach. Schemat uszkodzeń pasuje. Kabam! To Fuso. Ślady torped wyjaśniają los okrętu, ale nie to, jak zatonął. Wody oceanu cofają się, odsłaniając stalową konstrukcję Fuso. Okręt ma 183 metry długości, spoczywa do góry stępką. Częściowo w dnie, jak gigantyczny wieloryb na plaży. Dziób wygięty niczym otwarta puszka sardynek. 50 metrów dalej spoczywa inny element upstrzony błyszczącym szkłem. Czy wyjaśni, co się tu stało? To niezwykła konstrukcja, niespotykana na okrętach aliantów. Dla japońskich pancerników charakterystyczna jest wysoka wieża, zwana pagodą. To w zasadzie seria platform zapewniająca jak najwyższy punkt obserwacyjny do wypatrywania wroga. Pagoda Fuso była najwyższą wieżą obserwacyjną, jaka powstała. Miała 44 metry. Górowała nad okrętem, wyposażona w najnowsze przyrządy optyczne, teleskopy, lornety oraz dalmierze i szperacze. W chaosie bitwy obsługa pagody wypatrywała jednostek wroga i obliczała odległość do nich. To sprytne rozwiązanie. Ale Amerykanie mieli lepsze. Od bitwy o Guadalcanal znacznie udoskonalili radar. Pod koniec wojny amerykańscy marynarze byli mistrzami obsługi radaru. Kiedy Fuso zbliża się do aliantów, jego sylwetka rozjaśnia ekrany ich radarów. Sprzymierzeni szykowali własną niespodziankę. Przygotowali pułapkę. Ich niszczyciele ustawiły się po obu stronach cieśniny. Kiedy wróg znalazł się w zasięgu, Amerykanie odpalili torpedy. Fuso nie mógł zrobić zwrotu. Torpedy napływały z obu stron. Dwie uderzają w Fuso. Okręt się przechyla. W
Wysoka pagoda się łamie. Na płytkich wodach dziób okrętu uderza w dno, przez co zagina się jak wieczko puszki sardynek.